Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa z Rynku Czebińskiego na drugim pikniku organizowanym przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Sierszy. To nasza wzorcowa szkoła, która organizuje właśnie te pikniki, aby upamiętnić rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskim okupantem i zakończenie jednocześnie II wojny światowej. Dzisiaj obchodzimy 70-lecie tej rocznicy i powinniśmy ciągle pamiętać o tym, że pokój nie jest nam dany raz na zawsze, że o pokój trzeba walczyć, że o pokój trzeba się starać, żeby młode pokolenie żyło szczęśliwe, żeby nie było wojen, nie było kłopotów. A przecież niedaleko od naszej granicy mamy zarzewie wielkiego konfliktu i nie chcielibyśmy, aby ten konflikt przeniósł się do centralnej Europy. Nie chcielibyśmy być świadkami tego, co się kiedyś działo. Tutaj dzisiaj spotkała się młodzież, były występy, byli bardzo fajni goście. Przyjechał były dowódca jednostki macierzystej naszych klas mundurowych i myślę, że to była bardzo potrzebna, patriotyczna impreza. Dlatego też trzeba takie imprezy polubić, trzeba na nich bywać, trzeba przypominać, bo zakończenie II wojny światowej połączone z tym piknikiem będzie przypominało młodemu pokoleniu o tym, że właśnie 70 lat temu została zakończona II wojna światowa, a Polska wyszła z tej wojny bardzo okaleczona i liże rany do dnia dzisiejszego. Dlatego też cieszę się, że była taka duża frekwencja, że jednostka wojskowa dała swój pokaz, że wystąpiły dzieci z przedszkola płockiego, że wystąpiły dzieci z liceum ogólnokształcącego naszego z Sierszy i że była również orkiestra miejska i dała koncert. I to jest powód do takiej radości, że możemy dzisiaj w dobrej atmosferze świętować Dzień Zwycięstwa. Dziękuję.